Witam was, kochani, bardzo serdecznie w piątym odcinku z Prison Architect. Kochani, co tu się dzieje w ogóle? Dziękuję przede wszystkim za komentarze, jeżeli chodzi o ten sklepik, że on powinien być na zewnątrz trochę. Także wydaje mi się, że tutaj faktycznie ladę trzeba by zrobić, znaczy ladę. Wywalić tę ścianę, tak mi się wydaje. No, zaraz zobaczymy, wybórz ściany, te dwie. Wywalimy, zrobimy z tego działu pocztowego właśnie to. Czy to mogę jakoś kliknąć i przenieść? To światełko jest, przepraszam bardzo. Gdzie to światełko stoi? What is going on? Tu mamy stos. Stos rzeczy znalezionych. Stół. Tu przeniesiemy tu. Kamerka myślę, że może być. Te drzwi. Drzwi mogę przenieść tu. Tę ścianę też wyburzę. Ta zostanie. Tu, tu, ruru, ściany, ściany, ściany. Tutaj. Okno, okno. Ja wiem, że te drzwi, które mamy, te zwykłe, no to mogą wejść przez nie, tak? Właściwie to moment, tędy jest wejście. Dobra, to nieważne, te drzwi są nieważne. I gdzie ta lada jest? Obiekt. Wejdźmy tu i zobaczmy. Jest lada sklepowa. Czy to mogę... Aha, moment. No to najpierw pomieszczenie, to będzie sklepik. Sklepik będzie tu. Właściwie tu. O? Dobra, zobaczmy, czy tak zadziała. Biurko nie. Lada sklepowa. No i co? Chyba, że czekamy na tę ścianę. No ja wiem. No. Dobra, poczekajmy moment lub dwa. Ten sklep stąd oczywiście wywalimy. O. To będzie pomieszczenie pocztowe, o ile, o ile mogę zrobić. Dział pocztowy tylko 5 na 5 będzie potrzebowało. Tu mamy za mało. No nic, dobra. Zmęczony. No to stary, idź spać. Biurko, biurko. Lada sklepowa. Mhm. Dupa. O, to jest 4 na 4. Tu jest. Półka sklepowa jest, minimalny jest, przyległy do pomieszczenia. No właśnie, nie wiem. Nie wiem, jak to mogę walnąć. No tutaj niby mógłbym. Znaczy, to powinno tak zadziałać, nie? No chyba, że to ma być w pomieszczeniu jakoś. 16 tysięcy. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Zbuduj więcej monitor. What? Nie no, power... Aha, nikogo nie ma chyba w tym pomieszczeniu tutaj, no. Także tu spokojnie. Zmęczony, zmęczony. Co się w ogóle będzie działo? Minus 185 mamy. Tu mamy strażników, patroluje, patroluje, na przerwie patroluje. To coś, co to jest? Weź. Weź. Natomiast wyszukiwanie celi, użycie śmiercionośnej siły, raczej nie, reakcja strażnika nie, przeszukanie. Wszystkich cel, sporo czasu, wiecie co? Zrobimy im bang up do średniego rygoru. Nagrodzenie dla więźniów, minus 52. Wstawać! Trochę przyspieszymy to, bo na pewno mają jakieś te rzeczy niedozwolone. Przepraszam. Piła. No, izolatka. Izolatki mamy już, była też informacja, żeby izolatki stworzyć. Natomiast no, parę odcinków nagrałem naprzód, więc tak to wygląda. Ale na razie mamy tylko piłę, wyniesioną pewnie z warsztatu, chociaż warsztatu jeszcze nie mamy. Na razie spoko jest. Ja wiem, że tutaj rośnie zagrożenie. Z podporządkowanych. Tu jest telefon. Za telefon nie grozi aż taka kara surowa. Chyba. Tak mi się wydaje. Huhuhu. No. Koleżanka robi, kurde, jak gra w Prisona, to robi co 2 godziny, kurde, te przeszukania. Piesek je i piesek powinien iść spać. Tutaj się tego, tutaj biurujemy. Właśnie, zatwierdzono, zatwierdzono. Mamy tak. Paralizatory dla wszystkich strażników. Tylko ile mam pieniędzy teraz? 72 tysiące. Trzeba będzie uważać z tym. Myślę, że na razie prawnika weźmiemy. Ulga podatkowa.
Podatek dochodowy do 15 tysięcy. Myślę, że to będzie też dobry pomysł, żeby to zrobić. Dobra, działajcie. Wtedy chyba mniej wydatków będziemy mieć. Znaczy więcej wpływów, o tak. Nie mam pojęcia, co tutaj. No mógłbym to zwiększyć. 5, 5 na 5. Tu jest 5 na 5, nie? Ale... Tak, to jest 5 na 5, to jest 4 na 5. Mógłbym ewentualnie zrobić budynek ceglany w ten sposób. I tak to chyba zrobimy. Nie do końca czaję z tą ladą sklepową. Tu mamy dwóch więźniów jeszcze w celi tymczasowej. 23 na 23. Nie mamy naprawdę celi wolnej? Chyba nie. Mamy pralnię, mamy kosz. Wydaje mi się, że jeszcze kosz na pranie by się przydał. Lub dwa, żeby wozić to. Siłownia jest, tu jest, tu jest, tu posprzątane, tu... What the f... Momento. Ściana ceglana. Dobra, i teraz mamy 5 na 5. Pomieszczenie, dział pocztowy. Było 6 na 5, czyli w sumie to działało, ale chciałem zrobić właśnie w ten sposób. Bardziej, żeby tu było przejście. Moment, bo to będzie tak, będzie to działało tak. I tutaj zrobić te drzwi. Przenieść. Tu, to. Też przenieść tu. Jeżeli chodzi o prąd, to on idzie tu. Powinien zadziałać. Tu oczywiście posadzkę betonową. Cyk. Tu oczywiście ścianę. O, coś wykryliśmy tutaj. A, widelec, kurde. I zastanawiam się, ten dział pocztowy. Stół wymaga. Damy na razie mały stół. Damy do sortowania. Co tam muszę mieć jeszcze? Stół zamknięty, otoczony wewnątrz. Ale wewnątrz powinien być, przecież jest wewnątrz, no. Że otoczone ścianami. Kurde. No. Coś tak. W sumie, moment. Też to jest... Jest ile? To jest 5, czyli to musi tak być, jak jest. Lina z tego. Dobrze. Przeszukiwać wszystko. Nie po to, kurde, dostajecie taką celę. Gościu też ma linę. Ej. Mama. Przeszukanie. Minimalny rygor. Proszę bardzo. Nie będziemy się tutaj bawić w żadne bzdury. Jak nie umiecie się, kurde, bawić, to w ogóle się gościu kąpie. A tu jedą na dole, nie? Telefony komórkowe. Panie Brindley. Za co? Zostałeś ukrany. Teraz nie wiem, postobiografia, klasyfikacja, programy resocjalizacyjne. Prać. Dobrze prasują. Weź go tam przeszukaj jeszcze, bo widzisz, że pan Walterson może coś kombinować. Dobra, 50, jeszcze dwa miejsca zostały. Pewnie jakiś więzień. Albo coś, tu na dole są więźniowie. Cyk. Dobrze, że poniuchał. Dragi. O, właśnie, po to ten piesek tutaj jest. Żeby wyniuchiwał takie rzeczy wszystkie. Dobra, bez przesady. Dobra, wydaje mi się, że styka, nie? Dobra, tu jest przejście. Tylko no właśnie. Przyległy do pomieszczenia. Czy to jest... No bo tutaj nie ma. Pytanie, czy to ma być tak zrobione, że mamy ten sklep o dwa miejsca większy i wtedy ta lada sklepowa zadziała. Nie. W sumie dobra, widzę. No to w ścianie musi być po prostu. Co za tragedia.
Go. Zabudować tę ścianę. I powinno to zacząć działać. Pamiętajcie, że dostajemy trochę kasy z tego, nie? Też. Także to będzie dobry pomysł. Czas wolny, trochę przyspieszmy. Otoczone drzwiami i ścianami. To jest zrobione. Tutaj powinny być drzwi. Ja wiem, że to brzydko wygląda tutaj, ale to muszę zrobić tak. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Zrobimy ściankę tu. Zrobimy drzwi tu. Lada jest. Ten... tę ścianę wywalimy. Właściwie tę nie. Tę ścianę wywalimy. Stawimy szybko półkę sklepową. W sensie ladę sklepową właśnie tu. I powinno to zadziałać. Dobra. Przyległe do pomieszczenia. No to kurde, dopiero teraz się skapnąłem, nie? Dziedziniec, dziedziniec. No, dobrze stoi ten. Wykrywasz metalu, bo i tak, jak jeżeli będą chcieli wejść tędy, no to... To powinno to zadziałać. Oczywiście... Pomieszczenie, sklep... Czego ci brakuje? Aha, tej lady jeszcze nie ustawili. Dobra, to nie szkodzi. Ojojoj. Dobra, będę musiał ściszyć trochę mikrofon, bo... Na zewnętrzu się dzieją różne dziwne rzeczy. A, mam cię, kurde! Pamiętajcie, że ten wykrywacz nie zawsze wykrywa wszystko, nie? Czy czasami są jakieś bzdurki. Jak to działa w ogóle, ta lada sklepowa teraz? Co będzie działało? Na ścianie? No niby działa, bo nie ma żadnych tych... Otoczone drzwiami i ścianami. Jest otoczone drzwiami i ścianami. Dobra, działa. Tutaj też. Na dole natomiast... nie wiem. Dobrze, że widzimy kamerami przez ściany, nie? Ty, kurde. Patroluję. Weź go tam. Patroluj. Dobra, troszeczkę jest ok. Minus 374. Zagrożenie rośnie niestety. Zobaczmy jednak coś tutaj, czy jakieś dotacje możemy jeszcze wziąć. Możemy. Resocjalizacja przez edukację. Zbuduj pokój szkoleniowy. To mamy kawałek, także potrzebujemy podnieść maksymalną liczbę więźniów. Raporty dotyczące. Plus jeden oczekuje. Jest fork, zwany widelcem. Trzech gości w trzech grupach. Na razie mam jedną grupę. Nie wiem, gdzie jest reszta. Na razie wydaje mi się, że jedna to wystarczy. Tutaj ktoś przypłynął. Tu przypływają następni. Tu spadło wykarm wszystkich więźniów. Zbuduj 20 ławek. O kurde. To trochę mało. Mamy tak. Raz, dwa. Jest 8. 14. Momento. Bo się okazuje jednak, że śmieciarka jest bardziej głośna niż myślałem. No, nie no, tu jest 6, tak, jest 12, 14, no. No można by zrobić ten pokój, ale to kurczę, żeby zrobić z tego pokój, to potrzebowałbym pomieszczenia. Wiecie co, ja sobie to jest trochę zmniejszę. O, jeden stał kurs. Zastanawiam się, czy tam nie zrobić, kurczę. Kolejnej klasy, harmonogram. Polityka, dotacje, wiemy, programy. Dobra, i to jest tak. Kurs przygotowawczy, wydaje mi się, to jest, nie? Z zakresu wiedzy ogólnej, czyli to uruchom. Od 10. W sumie możemy uruchomić więcej tych kursów. Nie znaleziono pomieszczenia. To jest od 10 do 1. Musiałbym mieć dwa. No dobra. Nie znaleziono pomieszczenia, bo w tym czasie mamy to. Potrzebujemy pomieszczenie. Pokój szkoleniowy. Przynajmniej 5 na 5. Tu jest 3. Co mogę z tym zrobić? Szkolenie warunkowe, kaplice. Ta kaplica musi mieć jakiś rozmiar. 6 na 6 przynajmniej. Biuro bezpieczeństwa. Nie. Magazyn, stołówka raczej też nie. Kostnica, aż się ciemno zrobiło. Psiarnia też nie. Biuro, ambulatorium. Co tu się dzieje w ogóle? Która jest godzina? Czemu o 9 jecie? Wykarm wszystkich więźniów. Może być za chwilkę. Weźcie, zjedzcie. Chyba, że...
Chyba, że gościu jest po prostu w tym izolatce. Dlatego nie może zjeść. Właściwie to trzech jest w izolatce, tak? Albo gdzieś, pozamykanych. Może tak być? Nikogo nie widzę. Evans roluje. 3 na 17. No trzeba będzie, kurde, podnieść jednak faktycznie ilość tych cel. I zrobimy cele małe, tylko właśnie pytanie, gdzie? Chyba w tym kierunku raczej pójdziemy, nie? Bo mógłbym w sumie zrobić tu na górze i chyba tak zrobimy jednak, bo chciałbym to... to jednak zwiększyć. Będzie gleba. Gdzieś tyle. I zaczniemy w nocy to po prostu robić. Szybkie budowanie, szybkie klonowanie. Potrzebujemy całość. To będzie tu. Tylko że korytarz gdzie? Doprowadzający tam. Może tu po lewej stronie będzie szedł. Więc w sumie to musiałbym obrócić. Zrobić tak, więc bez tamtej ściany. O, bez tej ściany. To musiałbym zrobić tak. No nie. Dwa miejsca tu. Tak mi się wydaje. Raczej nikt nie powinien tutaj mieć dostępu do tego, ale... ale... budynek ceglany. A tu nie ma tego, podłogi. Tak czy nie? Nie, nie ma podłogi, dobra, cio. Nie, jest, ale... ale trochę zwiększymy. Fundamenty, budynek ceglany. Tu, dotąd. Tutaj, dotąd. I tutaj, dotąd. No, trochę pieniędzy na to pójdzie, ale będziemy mieć sporo tych... sporo cel dodatkowych, więc myślę, że to będzie dobry pomysł. Tutaj niech to idzie. Tam. Rura. Rura niech idzie tu. Rura tam, rura tu. Rira rura. Rura tu. No i właśnie nie wiem, czy ona stąd ma iść, ta rura. Czy nie. Chyba tak. No mogłem nie łączyć tego w poprzek, ale... ale już trudno. Włączymy to. Czy ciepłą wodę muszę podłączyć? Wydaje mi się, że tak, bo ciepła woda leci dotąd. Do kaloryfera tu. Ciepła woda tu. Tu jest kaloryfer. Dobra, polecimy z wodą tu. Tu będzie koniec. No to źle poleciałem tą wodą. Bo tu będzie ściana. Więc ona powinna być... tutaj. Tu zrobimy... nie kocioł wodny. Kaloryfer. Kalory... Karl. Jak się pisze kaloryfer? Halo. Tyk. Ściany, ściany. To jest fundament pod tym w ogóle? Wydaje mi się, że nie. Budynek betonowy, wybórz. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, kurde. Jak zrobię tak, to będzie to ściana? Mam nadzieję, że nie. Podłoga. Wydaje mi się, że to będzie posadzka betonowa. Po prostu nie. Jak zrobić? Dobra, zróbmy kawałek. Zobaczmy, czy to będą... tak, budowa fundamentów. Zobaczcie to. Tak mi się wydaje. Obiekt nie, to jest ściana. Ściana z kratami nie, drzwi potrzebujemy duże, więzienne. No, z tej strony. Tylko tutaj ściany nie ma z tyłu, nie? Nie ma. Fundament. Pytanie, czy to jest fundament wtedy? Tu? Dobra, przeszukaj.
Nie sektory, to jest użycie śmiercionośnej siły, nie? Wyszukiwanie tuneli, tak. Tu, go. Już podkopy. No zobaczcie, że tylko kibelki są ten, nie? No i gdzie ten podkop jest tutaj? Pies jakby niuchał. Właściwie, a propos. Patrole. Tutaj patroli nie ma. Ale to patrol, patrol z psami. Nie, nie mogę go tak przerzucić. Fioletowy patrol, nie wiem czemu tu jest. Bo to jest strefa niebezpieczna. Czyli tędy nie będziesz łaził, mój miły, już. Będziesz łaził tędy. Tędy tu i tędy tu. Tędy nie. Czy mamy tutaj rozmieszczony patrol z psami? W tym miejscu nie. A powinniśmy. Dobra, pytanie, czy to działa w ogóle, to co ja tam robię na tyłach. Tutaj działa, tylko że nie tak jakbym chciał. To muszę zrobić coś takiego. O. Tutaj gleba. Na glebę! Tutaj sobie też dorzucimy. Tak, żeby to wyglądało jakoś sensownie, nie? Jakieś takie te. O. I tu będziemy mogli mieć izolatki kolejne, co też uczynię. Tu, 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 tu. Ściany i drzwi. Drzwi niebezpieczne, drzwi izolatki. Nie, bo to miało być, kurde, ściany betonowe. W tym miejscu to są jakieś drzwi w ogóle. Izolatki, dobrze, no. Jakieś fundamenty tutaj stawiają. Nie wiem, czy gra się skapnie, co jest co. Mam nadzieję, że tak. Dobra, jest dziedziniec. Moment. Czy ja mam wystarczającą liczbę strażników tu? I w ogóle logistyka, rozmieszczenie, przypisz kucharzy? Nie. Praca więzienna, tu jest to. Dobra. Tu się coś... A nie, myślałem. Tutaj mamy pracę też. Oko. Ale przepraszam. Także zobaczymy, czy to zadziała mi tu wszystko. No trochę pieniędzy na to poszło, ale kurczę, zwiększenie prawie dwukrotnie możliwości więziennych. To jednak nie w kij dmuchał. Izolatka. Na górze dałem izolatkę? Nie. Dobra. Drzwi mają być. Ty! Aha, myślałem, że sam idzie gdzieś. O kurde. Dobra. Go. Nie wiem, czemu od drzwi zaczynacie, ale dobra. Coś tu działa. Powoli. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie te drzwi zostawimy open. Dobrze, ta ściana powinna zostać wybuczona z automatu. No właśnie. A ty nie masz gdzie ten, gdzie spać. Fundament, budynek ceglany. Bo tu musi być przejście dalsze, nie? Właściwie to powinno być tu, kurde. Tak, o. Dobra, mam nadzieję, że się skapną. Nie, wydaje mi się, że to działa, no. Tak jak powinno. Tu jest jakieś przejście na górę jeszcze. Gdybyśmy chcieli rozbudowywać się na górę, no bo... Wiem, że mamy wyspę. Chciałbym zachować mniej więcej ten rozmiar wyspy, no ale z drugiej strony... Łoż, ty mamy, kurde, tego momento! Mamy więźnia normalnie chorego psychicznie. Się okazało. Bo to będzie normalne skrzydło. Czy ja mam. Czy stać mnie na skrzydło? Kurde.
Budynek betonowy. Mamy białą ścianę. Ściana biała. Wydaje mi się, że to będzie ta ściana biała i to będą takie fundamenty. Tu może z tej strony, tylko nie wiem jakie duże. To już jest 6000. Najpierw to zaplanujmy może. Będą tak. Będą izolatki takie jak na górze. Powiedzmy, że to będzie koniec. No nie. Izolatka będzie... Znaczy izolatka. Cela. Będzie 3. Raz, dwa, trzy. I tu. Tak? Nie. Cela będzie tu. Raz, dwa, trzy. I tu. To będzie wejście. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego będzie, nie? No. Tu. 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 Cztery. To będzie przejście korytarzykiem dalej, w tę stronę. Tak mi się wydaje. Tu, tak, to jest 3 na 3? Nie, to jest na 4. Trzeba tutaj odpierniczam. 4 na 4, znaczy 3 na 3, tacka na jedzenie, 21 na 39. Wiem, wiem, ale nie mamy kurde jednego więźnia, więc szybko to trzeba zrobić. No i z tej strony będziemy rozbudowywać się powoli. Sensowniej. Wydaje mi się, że co nie potrzebują, jeżeli chodzi o pomieszczenie, wyścieloną celę. Nie mogę zrobić. Teraz zróbmy fundamenty na razie z tej strony, ze ściany białej. Dotąd. Zrobimy jakieś wejście. Drzwi. Mam białe drzwi? Nie mam chyba białych drzwi. Z bambusowych nie. Drzwi więzienne szare. A, nie. Może tu będzie wyjście gdzieś tam dalej. Także, kurde, powinno to jakoś być sensownie. Posiłek, posiłek. No, 8 więźniów. Raczej nie będziemy przyjmować specjalnie nikogo. Chyba, żeby zostawić tutaj po prostu dodatkowe miejsce na kolejne rozbudowy, ale chociaż może na dole. Troszeczkę, no, może troszeczkę na dole. Dobra, czyli tu będzie przejście do kolejnych pomieszczeń, do stołówek. Właśnie pytanie, czy stołówka... Znaczy, czy kuchnia tutaj będzie miała zasięg? Może nie mieć. Także zrobimy na razie to. Zbudujcie, zbudujcie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Zwiększyć liczbę strażników, to zrobimy, ale na razie mamy minus 622. Miejmy nadzieję, że to zacznie działać i powoli chyba zaczyna, bo mamy celi sporo. Zmęczony, zmęczony, ja wiem. Zdaję sprawę. Co to jest? Co to jest za cholery? Dobra, teraz powinno zadziałać. Patrol. Patrol, patrol, psi, fioletowy. A, strefa niebezpieczna. Właśnie taka nie do końca niebezpieczna. Moment. Bo to jednak nie będzie patrol fioletowy, tylko to będzie patrol niebieski. Niech ten gościu tutaj z psami chodzi. Nie wiem, czemu mamy biały nagle. Walić, tędy idź, tędy, tędy. Tu i z powrotem. Dobra, właśnie tak, o. Tu natomiast patrol z psiakiem. Gdzieś tam jakoś pójdzie. Rozmieszczenie, patrole psiowe. Ono bada, czy tam się ktoś przypadkiem nie wygłupia i nie chce uciec na tyłach. Tu troszeczkę dalej. Tu mamy kolejny patrol. Ja wiem, że ty nie masz... Kurde. Czy mamy w ogóle 20 ławek szkolnych? Aha, to wiemy. 10 uczniów zdało kurs, bla, bla, bla. Uprawnionych do zwolnienia warunkowego. No to kurde, zwalniajcie się. Co wy tutaj odpierniczacie? Dobra, ciepła woda. Gościu dostał cele. Właśnie, bo musiałbym to zaznaczyć jako...
jakąś ten. What? Średni rygor. Jak to? Moment. Czyż zamknięte to jest wszystko? O. Właściwie to spoko, że to mogę oddzielić ewentualnie, ale to zostawimy tu. Właściwie to mogłaby być cela przejściowa dla wszystkich, ale wtedy by nie wyszedł nigdzie, nie? No trzeba by strażników zwiększyć, ale jak mówię, mamy za mało. Personel więźniowie. Zero więźniów gotowy. Tych chorych psychicznie mamy już dwóch. Spoko. Przenoszenie, próba ucieczki, polityka przenosin przez 3 dni, brak ataków na personel, to będzie dobry pomysł. Transport do 39. Wiecie co, przyjmiemy na razie 7. Przyjmij do 7. Nie, no właśnie nie przyjmij do 7, tylko do... Łącznie maksymalna liczba więźniów. Teraz mamy 20. Dobra. Po 27 na razie. Tak, będziemy zwiększać to. Chcę mieć na plusie kasę, ale bez przesady. Przepływy pieniężne dycha. Dobra, mam nadzieję, że ten sklep i ten dział pocztowy działa. Tutaj jeszcze nie wiem, co będę robił. Co z tego wyniknie. No bo bez sensu trochę to zwiększać. Raczej bym wolał mieć co innego tutaj. Pokój dzienny, pralnia, świetlica. Albo nam pokazuje po prostu, gdzie jest świetlica, tak? Tu mamy świetlicę. Po. Plantacja drzew raczej wewnątrz nie może być. Może, tylko że właśnie. Może zrobić kostnicę. Tu na zwłoki. Słuchajcie, idziecie na pocztę, a tam kostnica, nie? luksusowe okno raczej nie. Dobra. Na razie zrobimy tak. Mam nadzieję, że to budujecie. Ja wiem. Chorzy psychicznie przestępcy dwóch. Zdaję sobie sprawę i robię wszystko w tym kierunku. Prawie wszystko, bo jeszcze będę musiał zrobić pomieszczenie. I to będzie pomieszczenie, które się nazywa wyślana izolatka. Wiem, gabinet psychiatryczny. Jak on musi być? 4x4 i tu będzie prawdopodobnie. Więc szybko sobie to nie zbudujemy, tylko... Biuro. Wiem, czy to jest biuro w ogóle, nie? Wiecie co? Zrobimy to zwyczajnie. Ceny i drzwi. Fundamenty, budynek ceglany. Budynek taki, śmaki i owaki. Nie, to ma być osobno. Ma być tak. I tu jest 6 na 7, czyli ma być 6 na 6. Zrobimy tu. I tu ma być 6 na 6. Będzie git. Chyba. Mi się wydaje. Drzwi. Czy nie dla personelu? Tu będą drzwi. Drzwi powinny być tak naprawdę tam. Mhm. Super, zniszcz mi wszystko. Co za tragedia. 6 na 6, dobra. Nie, to zrobię to, a potem będziemy działać w temacie. Oni tędy muszą jakoś przepłynąć w ogóle. Co tu się dzieje? Co, zrobimy taki most im, niech mają. Zanim oni tu przyjdą, to przecież minie miliard czasu. Dobra, go, 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 bo po nocy nic nie widzę. Wydaje mi się, że jest spokój, tutaj cisza, tutaj mamy ten, proszę włożyć mi tutaj, tutaj proszę pozabieram sobie ubranka stare. Ten tutaj już nie ogarnia. Wiem. Ten już tak trochę ogarnia, ale nie za dużo. To powinien być jakiś korytarz, kurde, nie? Czy taki. Będzie jakaś stołówka też, nie coś. Najważniejsze, żeby mi ten, kurde, cały budynek wybudowali tu i potem będziemy myśleć. Dobra. I teraz tak, ściana biała.
I tu. Tu. Na razie zróbcie dwie, zrobimy na razie dwa tylko po prostu. Nie wiem czy... Co to musi mieć? Minimalny rozmiar 2×3, spoko. Otoczona ścianami, materac piankowy. Można by materac piankowy dać, ale damy zwykłe łóżko chyba. Zgodne łóżko. Wydaje mi się, że damy, bo to jest mniejszej, nie? Obniża poziom celi, także nie będziemy ich tam jakoś specjalnie męczyć. Tu. Na razie dwie cele zróbmy, czy tam cztery. Na razie dwu. Toaletę damy gdzieś po tej stronie. Tu. No i tyle. Zaplecze. Pytanie, czy tu, kurde, mam jakąś rurę dochodzącą. Mamy. Właściwie rura poleci tu, ponieważ prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie później... Gdzie ten kibel jest? Tutaj. Będzie prysznic. Prąd może iść stąd. I to powinno na razie styknąć chyba, nie? Więźniowie przychodzą. Kombinezon więzienny minus 60. Dobra, tam niech robią. Będę oczywiście musiał zatrudnić tych. Nie mam klasyfikacji, słuchajcie, dla tych. Dla więźniów chorych psychicznie. Ośmiu więźniów zgłasza poważne problemy. Produkty luksusowe nie macie, produktów luksusowych. A co mnie to interesuje, powiedz? Do łazienki, tutaj, hops. Za 2 minuty 3000 dostaniemy. Dzięki temu przepływy dodatkowe, spoko. Więźniowie zaraz powinni przyjść. Mamy łóżko zwykłe. Oż ty. No właśnie. Dobra, nieprzytomny. Ja wiem. Nie powinno tak być, że bijemy więźnia chorego psychicznie, bo po to mamy między innymi personel zwany sanitariuszem specjalnym. Na przykład dwóch dziabniemy. Powinno być ok. Bo oni się zajmują tymi więźniami chorymi psychicznie. Ściany. Tutaj rury. No nie sądziłem, że tych więźniów psychicznych będziemy mieć więcej. W więzieniu pracuje dwóch uzbrojonych strażników, niepotrzebnie przeszukano więźniów, morale zespołu jest niskie. Co tu się dzieje w ogóle? Jest 6 stopni, słuchajcie, jakie ciepło. Wiesz, jest ciepło, chyba. Wywiad, nie wywiad. Rozmieszczenie? Nie wywiad. Styka temperatura. Wszędzie ciepło jest, co? Chyba, że tu. A tu gdzieś kocioł miałem, tutaj mamy kocioł. Dobra. Kochani, dobra. Będziemy to kończyć wszystko w następnym odcinku, bo widzę, że się dobijają do mnie różni ludzie, więc przepraszam bardzo. Ale chcę załatwić tę sprawę i na spokojnie dokończyć. Bardzo się cieszę, że ta lada sklepowa została znaleziona, jej miejsce, także przypominam, że po prostu na ścianie ją trzeba postawić. I to powinno zacząć działać. Mamy dodatkowe miejsca i dodatkowych więźniów. Myślę, że będziemy w następnym transporcie też sobie dokładać. Natomiast nie chciałbym ich jakoś specjalnie mieć dużo też. I mam nadzieję, że zwolnimy kilku. I powinno być git. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku w czwartek. Pa, pa.